Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w środę, 30 marca, hasłami biblijnymi, które są przeznaczone na dzisiejszy dzień. I pierwsze hasło z księgi Nehemiasza, z 13 rozdziału, gdzie w drugim wersecie tak jest napisane: Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. A jeszcze jeden fragment na dzisiaj z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, gdzie w 19 wersecie tak jest napisane: Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Cóż, kiedy patrzymy na ten świat wokół nas, z jednej strony on jest bardzo piękny, dlatego że jesteśmy w stanie zobaczyć piękno Bożego stworzenia, ale z drugiej strony ten świat bardzo często jest poniekąd rozczarowujący, z tego względu, że kiedy widzimy postawę jednych ludzi względem drugich, to często może zadajemy sobie pytanie, no dlaczego? Dlaczego w ten sposób sobie życie utrudniamy? Dlaczego często dla siebie zamiast być błogosławieństwem, to jesteśmy właśnie przekleństwem? Dlaczego często zamiast okazywać sobie dobro, to okazujemy zło? I tak dalej. Pytań można mnożyć, można ich zadawać bardzo, bardzo wiele. I tak naprawdę one często pozostają bez odpowiedzi. I smutne to jest, że tego typu pytania musimy zadawać. Jednak w dzisiejszych fragmentach biblijnych także widzimy pewnego rodzaju szczególne przesłanie także do nas. Dlatego, że jest mowa o tym, że Pan Bóg jest w stanie zamienić przekleństwo w błogosławieństwo. O tym mówi Nehemiasz, człowiek, który miał bardzo szczególną rolę, mianowicie jego zadaniem była odbudowa murów Jerozolimy, a także przeprowadzenie pewnych reform, które miały ułatwić funkcjonowanie. I przede wszystkim był to człowiek, który ufał Bogu i chciał, aby właśnie to Bóg był czczony i był uwielbiany w Jerozolimie. Pan Bóg jest w stanie zmienić przekleństwo w błogosławieństwo. No właśnie, czy wierzymy w to? Że faktycznie On jest w stanie przekleństwo zmienić w coś dobrego, w błogosławieństwo. Pan Bóg sam w sobie dla nas jest błogosławieństwem. Sam fakt w ogóle, że mamy do Niego dostęp, że w Jezusie mamy źródło przebaczenia, że mamy w Nim źródło odkupienia, to jest niezwykły dar dla nas. To jest absolutnie coś fantastycznego i niezwykłego. Jednak możemy zadać sobie pytanie, na ile my sami też jesteśmy tymi, którzy przekazują to błogosławieństwo dalej. A może raczej często jesteśmy tymi, którzy raczej żyją przekleństwem, przekazując to przekleństwo innym. Zamiast błogosławić, zamiast mówić o Bogu, zamiast przekazywać dobro, jesteśmy tymi, którzy być może często przekazują zło. To jest pytanie do zastanowienia się, no bo wszyscy przecież chcielibyśmy, żeby wokół nas działo się błogosławieństwo, żeby wokół nas działo się wiele Bożego dobra. Natomiast zastanówmy się, na ile my sami jesteśmy też tymi, którzy takie Boże dobro w tym świecie również przekazują i dążą do tego, aby tego dobra było jak najwięcej wokół nas. Apostoł Paweł powiedział, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Kiedy Pan Bóg patrzy na nas, to ma taką świadomość tego, że bardzo często jesteśmy tymi, którzy są względem Niego nieposłuszni. Ale Paweł pokazuje nam bardzo szczególne słowo. Dlatego, że dzięki Jezusowi Bóg pojednał nas ze sobą i nie zalicza nam naszych upadków, ale przede wszystkim powierza nam słowo pojednania. Słowo oparte na Jego błogosławieństwie. Słowo oparte na tym, kim Bóg jest w naszym życiu. I zastanówmy się, na ile my żyjemy tą misją, która wynika z Bożego błogosławieństwa. I na ile ta misja też tak naprawdę zachęca nas do tego, aby dzielić się tym słowem pojednania i aby to słowo pojednania też wśród ludzi, którzy nas otaczają, właśnie aby to słowo pojednania było rozszerzane i aby to słowo pojednania było czymś, co jest widoczne zarówno na naszych ustach, zarówno w tym, co mówimy, ale też w tym, co robimy. I życzę nam wszystkim, żeby faktycznie tak było. Żebyśmy byli osobami, które mają świadomość tego, że Bóg jest w stanie wszelkie przekleństwo zamienić w błogosławieństwo.
i że dzięki Niemu, dzięki temu, kim On jest dla nas, możemy być ludźmi, którzy doświadczają Bożego błogosławieństwa i którzy też dzielą się tym, kim Bóg jest w naszym życiu. Życzę dobrego, pięknego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem i do zobaczenia.